O tym, że budynek wymaga generalnego remontu, wiadomo nie od dziś. Przed laty to tu mieściła się jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Teraz administrują nim chrzanowscy strażacy ochotnicy. W ubiegłym roku własnym sumptem i dzięki wsparciu sponsorów wyremontowali część pomieszczeń w tym budynku. Teraz mają przynajmniej miejsce, aby się spotkać w niezłych warunkach. Wykonane przez nich prace to jednak kropla w morzu potrzeb. Jak sami mówią, remont dachu czy elewacji to zbyt poważna inwestycja, by sami mogli się z nią uporać. W tej sytuacji postanowiła ich wesprzeć gmina. Na razie zarezerwowała 50 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dzięki której można będzie też uzyskać pozwolenie na budowę. W tym przypadku, gdy mowa o zabytku, jest to konieczne. Naczelnik Wydziału Inwestycji z magistratu nie kryje, że będzie to trwało. Jednak dopiero po przejściu tej procedury można myśleć o zarezerwowaniu pieniędzy na remont. Na dzień dzisiejszy w budżecie nie ma środków, ani w wieloletniej prognozie finansowej, natomiast, ponieważ no nie znane są koszty. Dopiero jeżeli się wykona dokumentację, będą znane koszty wykonania tej robót budowlanych, no to wtedy zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu tego do wieloletniej prognozy finansowej. W zabytkowej strażnicy konieczny jest remont dachu, wymiana okien, remont sanitariatów i klatki schodowej. Gmina chciałaby, by opracowana dokumentacja pozwalała na etapowanie tych wszystkich prac. Wtedy remont można byłoby wykonywać w miarę posiadanych funduszy.